Cześć, witajcie na moim kanale. Słuchajcie, ci, którzy są nowi i jeszcze nie znają mojego kanału, zapraszam do subskrybowania. Przekonacie się, że to nie boli, a czasem informacje jakieś możecie uzyskać, które mogą być Wam potrzebne. Jeśli potrzebujecie jakiś kontakt z informacjami, być może akurat uda mi się gdzieś tam wstrzelić, natomiast no wiadomo, nie każdą informację można wiedzieć, bo dzisiaj ten obszar elektroniki, techniki jest na tyle szeroki, że nie każdemu się uda gdzieś tam pokryć, ale staram się jak tylko mogę pomagać. Jeśli chodzi o kontakt mailowy do mnie, jest tylko dostępny, słuchajcie, na filmie dla osób wspierających kanał, także jeżeli chcecie, to jest taki filmik o nazwie pomocy. Porady, nie, przepraszam, porady, dokładnie tak. W każdym bądź razie nie o to chodzi. Słuchajcie, dzisiaj skupiamy się na Volvo XC60. Pojazd bardzo młody. Słuchajcie, 2018 rok. Ten pojazd aktualnie ma 2 lata. No i słuchajcie, chcę się podzielić z Wami taką informacją. Co się stało? Pojazd aktualnie jest unieruchomiony. Nie ma możliwości odpalenia tego pojazdu. Zaświeciła się informacja odnośnie niskiego poziomu AdBlue. Ten pojazd jechał, to AdBlue, słuchajcie, się skończyło. Natomiast żeby nie gasić silnika, ten samochód jechał przez cały czas. No i co, słuchajcie, no jechał przez cały czas, skończyło się AdBlue, więc dopóki nie zgasimy silnika w tym pojeździe, no to wszystko jest ok, bo on jeszcze będzie nam jechał. No słuchajcie, pojazd jako pojazd jest naprawdę bardzo dobry, nie można go skrytykować, masywnie wykonany, natomiast elektronika, jeśli chodzi, słuchajcie, o emisję spalin, została bardzo dobrze w tym pojeździe zabezpieczona. No i przede wszystkim co? Gdyby zdarzyła się Wam sytuacja tego typu, że na przykład zabrakło Wam paliwa na drodze, to pamiętajcie, warunek do odpalenia tego pojazdu jest taki, że trzeba mu dać możliwość samoodpowietrzenia się. A samoodpowietrzenie się, słuchajcie, tu jest troszeczkę, coś mi się rozmazał ten wyświetlacz, nie? Zaraz Wam pokażę, co trzeba zrobić. Jak kluczyk mamy, słuchajcie, w samochodzie leżący, tak jak tutaj widzicie, musimy włączyć nasz zapłon. Tym zapłon mamy włączony, tak się to wstępnie włączyło. No i teraz słuchajcie, co trzeba zrobić. Na 4 sekundy włączamy dźwignię bez wciskania pedału. 2, 3, 4. Po 4 sekundach, słuchajcie, zaświeciły się nam kontrolki, dokładnie tak jak tutaj widzicie, i zostawiamy go na minutę czasu. Tą minutę czasu on niestety musi sobie odczekać, musi sobie poczekać. Także my też, słuchajcie, zrobimy dokładnie to samo. To jest ten czas, który trzeba dać silnikowi, dać mu możliwość. On sobie robi test. Oczywiście mówimy to o rzeczy takiej, gdzie, słuchajcie, tego paliwa Wam brakło przy tylko normalnej jeździe i trzeba go dolać. Więc jeśli dolaliśmy to paliwo, to on w tym momencie po minucie czasu dopiero da nam możliwość normalnej pracy, normalnej zgody na rozruch. No ale dobra, czekamy dalej. Jakbyście nie wierzyli, zobaczcie, bo jaki pojazd jest młody. To jest jego aktualny przebieg, a mimo to już utknął, nie? Dziwne, że został porozbierany, słuchajcie, bo zaczęli szukać dziury w całym, dlaczego samochód nie odpala, ale zaraz do tego dojdziemy. Słuchajcie, przede wszystkim co? Pojazd daje nam szanse i możliwości, tylko że my musimy o tych szansach i możliwościach wiedzieć, co jak tam w danym momencie zadziałać, nie? Dobra, myślę, że minutka minęła, więc co robimy teraz? Wyłączamy nasze kontrolki. O, dokładnie. Co tam dalej się wyświetla, to zaraz do tego dojdziemy. No i poczekajmy chwilkę, żeby ten zapłon się nam, kurczę, powyłączał. On sobie za chwilę wygasi nam liczniki. Jeszcze nie, jeszcze nie. Tylko że, kurczę, słuchajcie, to żebyście nie zapomnieli, robimy na puszczonym pedale
tu w tym przypadku automatu hamulca, prawda? O, już został wygaszony. No i w tym momencie, jeżeli już włączymy zapłon, on da nam możliwość rozruchu. Natomiast słuchajcie, no i wtedy już wiadomo, wciskamy pedał i odpalamy. Natomiast jeżeli, słuchajcie, sytuacja zdarzy się Wam tego typu, że zabraknie Wam czynnika AdBlue, to wiedzcie mi, że nawet jeżeli przyjedzie do Was ktoś z nie wiadomo jakim sprzętem, to tego samochodu niestety nie uruchomi. Pokażę Wam jedną rzecz. Włączyło mi się tutaj. O, macie podany przykład. To jest pojazd, w którym zabrakło AdBlue. I teraz Wam pokażę taką rzecz. On daje nam teoretycznie... Włączam zapłon. Widzicie, jest rozruch możliwy. Wcisnąć, wciskam pedał. Wciskam guzik. Nie dzieje się nic. Zobaczcie, test przechodzi całego samochodu. Natomiast mamy, słuchajcie, tą informację. Kontrolka, słuchajcie, ta, która zostaje tutaj, ona Wam daje informację odnośnie uzupełnienia AdBlue. To znaczy kolorystyka, słuchajcie, tej stacji CPN-u mówi nam o informacjach. Jeżeli mamy tą kontrolkę, słuchajcie, w kolorze czerwonym, to słuchajcie, jest informacja, że silnik został unieruchomiony poprzez właśnie tą funkcję, czy nie funkcję, tylko ogólnie przez AdBlue. Natomiast te kontrolki mogą być jeszcze żółte bądź białe. Biała to jest po prostu informacja o środku, jaki jest, czyli powiedzmy o jego aktywności, o jego wartościach. Natomiast jeśli chodzi o żółta, to jest informacyjna. No i słuchajcie, tutaj jest jeszcze taka rzecz, może mi się uda. W statusie pojazdu. O, tutaj łączyły mi się kontrolki, przytrzymałem dłużej. No i słuchajcie, informacje jakie uzyskujemy, to uzyskujemy tylko hamulec postojowy, płyn spryskiwacza. No to są rzeczy akurat, które w tym momencie wymagają po prostu doglądnięcia czy sprawdzenia płynu spryskiwacza, ale to nie o to chodzi. Natomiast może się okazać Wam sytuacja tego typu, że w statusie, tak jak tutaj w tym momencie widzicie, jest wartość AdBlue, jest stan poziomu oleju. Wartość AdBlue, słuchajcie, jest tutaj teoretycznie na połowę. Natomiast jest rzecz jaka. I to jest, słuchajcie, bardzo ważna rzecz. Jeżeli tego paliwa Wam zabrakło, no to wiadomo, to już jest ten temat, który poprzednieśmy poruszali. Natomiast przyjmijmy normalnie użytkowany samochód. Doprowadziliście do tego stanu, że zabrakło Wam tego środka AdBlue. To po zgaszeniu samochodu, słuchajcie, niestety niczym, żadnym urządzeniem, niczym tego samochodu nie uruchomicie. Jedyna możliwość, żeby go uruchomić, jest tylko i taka i wyłącznie, że trzeba wlać środek AdBlue. Słuchajcie, tutaj akurat po wlaniu tego środka AdBlue nie zgasła ta kontrolka żółta, która jest tutaj w liczniku, czyli stan poziomu uzupełnienia po całkowitym opróżnieniu jest za niski, żeby dał zgodę na rozruch. No i tak jak tu widzicie, jest połowa tego stanu, to jest niestety za niski stan, żeby komputer nam odblokował. Nie wiem jak to, słuchajcie, w innych wersjach jest, bo kurczę, tych samochodów, softów, oprogramowania jest naprawdę wiele. Niemniej jednak, słuchajcie, żeby Volvo Was puściło, musicie wlać ten czynnik AdBlue, czyli jeżeli zabraknie Wam tego czynnika, to z tego co tutaj już było wytestowane, jeżeli nalejecie tego czynnika, słuchajcie, 3/4 tego zbiornika, to wtedy dopiero komputer puści i da Wam możliwość rozruchu tego silnika. Po prostu da Wam zgodę na rozruch, bo w innej kwestii niestety tego pojazdu nie uruchomicie. Chociaż będziecie mieli komputer, robili cuda, no to jednak, słuchajcie, lepiej byłoby taką piątkę gdzieś tam, czy ogólnie jakąś tam bańkę ze sobą wozić. Generalnie uzupełnienie, jeżeli jest minimum tego płynu, z tego co się orientuję, być może się mylę, ale nie wiem, może potwierdźcie to w komentarzach, to jest to minimum 4,5 litra na dolewkę, żeby wlać, bo inaczej niestety możliwości nie ma.
W każdym bądź razie trzeba się tu w tym momencie wziąć, uzupełnić stan dalej, żeby ta kontrolka żółta nam zgasła, dała na kontrolkę białą i dopiero wtedy możliwość, komputer nam daje zgodę na rozruch. No i poskładać resztę bebechów, odpalić samochód i można sobie jechać dalej. No także słuchajcie, jak filmik się komuś przydał, to liczę na łapeczkę w górę. Jak chcecie, zapraszam do subskrybowania kanału, przekonacie się, że to naprawdę nie boli, a czasem może ułatwić Wam życie codzienne. Czasem jakieś informacje staram się wklejać. No i co, słuchajcie, do zobaczenia gdzieś tam w następnym filmie. Jeżeli możecie wspomóc, słuchajcie, wspierać kanał, wspomóc kanał, czy jakbyście to chcieli ująć, to link do filmiku z kontaktem macie do mnie. A żeby się dostać, wiadomo, co trzeba zrobić. Trzeba kliknąć tylko tą żółtą ikonkę na górze, którą macie, słuchajcie, tam po prawej stronie, nie? Także jeszcze raz podziękował i cóż, zapraszam do następnego filmu. Cześć, trzymajcie się, hej.